Andrew Carter był kontraktowym żołnierzem piechoty morskiej, który właśnie wrócił do cywila. W pewnym momencie zdał sobie sprawę, że przeszedł już wystarczająco dużo, broniąc swojej ojczyzny. Dlatego po zrealizowaniu kontraktu Andrew wrócił z czystym sumieniem do rodzinnego miasta położonego w południowej Nebrasce. Mężczyzna dorastał w domu dziecka. Od najmłodszych lat był pozbawiony rodzicielskiego ciepła i czułości. Być może gdyby miał rodzinę, wszystko w jego życiu potoczyłoby się zupełnie inaczej. W każdym razie opuszczając mury sierocińca, Andrew był właściwie pozostawiony sam sobie i nie wiedząc, dokąd się udać, postanowił sprawdzić się w wojsku. Służąc w szeregach piechoty morskiej, zdobył kilka umiejętności, które w życiu cywilnym okazywały się jednak bezużyteczne. Właśnie z tego powodu Andrew miał problemy ze znalezieniem pracy. Tak się złożyło, że oprócz stanowisk magazyniera, ładowacza lub woźnego, nie trafił na nic lepszego. Na początku Andrew był nawet trochę zdezorientowany, nie wiedząc, co ostatecznie wybrać. Okazało się, że ogłoszenie o poszukiwaniu woźnego nie było już jednak aktualne. Tak więc wybór dokonał się sam, co podświadomie ucieszyło Andrew. Ładowacz materiałów budowlanych. Brzmi nieźle. Przy okazji utrzymam formę. Jak to mówią, dwie pieczenie na jednym ogniu. Zarobki i aktywność fizyczna zamiast siłowni. Pomyślał Andrew. Idąc na rozmowę kwalifikacyjną, poczuł, że na pewno może dostać tę pracę. To zrozumiałe. Dzieje się tak, gdy człowiek czegoś bardzo mocno pragnie i okoliczności życiowe same podpowiadają rozwiązania. Andrew od pierwszego wejrzenia polubił swoje przyszłe miejsce pracy. Był to ogromny budynek z trzema kondygnacjami, z których dwie pierwsze okazały się magazynami, a trzecią przeznaczono na biuro pracowników, a konkretniej na dział personalny. Robi wrażenie! Krzyknął Andrew z podziwem. Ogromny wybór produktów i duża sprzedaż wynikały z faktu, że materiały budowlane miały okazyjne ceny, a klienci mogli liczyć na rozbudowany system rabatów. Wchodząc po schodach na trzecie piętro, Andrew znalazł się w pomieszczeniu wypełnionym głosami operatorów przyjmujących zamówienia oraz trzaskiem pracujących faksów i drukarek. Na początku mężczyzna był zdezorientowany i nie od razu zdał sobie sprawę, gdzie dokładnie powinien pójść. Przenosił się z jednego biura do drugiego, mimowolnie podziwiając dobrze skoordynowaną pracę pracowników. Trzecie piętro wydawało mu się labiryntem Minotaura, w którym z jakiegoś powodu nie było widać nici Ariadny. Przechodząc obok jednego z biur, Andrew zauważył coś dziwnego. Nie chodziło wcale o ładną dziewczynę w wieku około 25 lat. W innej sytuacji, co prawda, Andrew z pewnością wyraziłby zainteresowanie tą pięknością, ale nie tego dnia. Rzecz w tym, że na stole pracownicy stała fotografia w czarnej ramce. Na pierwszy rzut oka nic niezwykłego. Andrew czuł jednak coś innego. Rzecz w tym, że zdjęcie przedstawiało młodego mężczyznę, który wyglądał jak on sam. Niczym dwie krople wody. Fryzura i ubranie człowieka na fotografii były może inne, ale twarz i cała sylwetka to jego kopia. Dziewczyna siedząca przy stole oderwała wzrok od dokumentów i uważnie przyjrzała się nowemu magazynierowi. Rumieniec nagle pojawił się na policzkach nieznajomej, a jej oczy zaszły łzami. O co tu chodzi? Pomyślał mężczyzna, drżąc już, mając wejść do biura dziewczyny, gdy nagle z sąsiedniego pokoju wyszła mu na spotkanie pracownica działu personalnego. Ty jesteś naszym nowym magazynierem, prawda? Zapytała kobieta z uśmiechem. Andrew wciąż był pod wrażeniem tego, co zobaczył, dlatego nie od razu odpowiedział na pytanie. Dopiero gdy kobieta powtórzyła je, skinął twierdząco głową. Wkrótce Andrew siedział już w dziale personalnym i uważnie czytał umowę. Kobieta zadała przy tym bardzo oryginalne pytanie, które zaskoczyło młodego ładowacza. A co z twoim stanem cywilnym? Usłyszał nagle. Andrew uniósł brwi w zdziwieniu, po czym odpowiedział: Właściwie jestem singlem, ale jakie ma to znaczenie? Ma. Zwykle żonaty mężczyzna bywa bardziej odpowiedzialny i lepiej pracuje. Stara się zapewnić rodzinie wszystko, co niezbędne.
od razu wyjaśniła pracownica kadr. Oddychając z ulgą, Andrew docenił troskę kierownictwa firmy o swoich przyszłych pracowników. Zgodnie z ustalonym harmonogramem miał przyjść do pracy dopiero za jakiś czas. Ale po co czekać tak długo? Spytał Andrew z urazą w głosie. Wynika to z faktu, że trochę czasu zajmą nam jeszcze rzeczy organizacyjne, abyś potem nie musiał przerywać swojej pracy, odpowiedziała kobieta. Po złożeniu podpisu na umowie, Andrew z poczuciem spełnienia skierował się do wyjścia. Jednocześnie w głowie kłębiła mu się tylko jedna myśl. Czy wejść do tego biura, w którym widział swoje zdjęcie? Poza tym, skąd mogło się tam wziąć? To niezwykła zagadka, pomyślał Andrew. Po przejściu tą samą drogą po schodach, Andrew wyszedł na zewnątrz i radośnie odwrócił twarz do słońca. Gdy załatwił sobie pracę, poczuł się znacznie lepiej. Andrew przeszedł zaledwie kilka metrów i usłyszał za sobą kroki. Ktoś lekko dotknął wtedy jego ramienia. Mężczyzna odwrócił się gwałtownie i ujrzał przed sobą kobietę w wieku około 45 lat, o miłej, uśmiechniętej twarzy i słodkich, szarych oczach. Jesteś moim synem! Krzyknęła nieznajoma i natychmiast objęła zdumionego Andrew. Ten zarumienił się i odsuwając kobietę, cofnął się o dwa kroki. Wydaje mi się, że to nieprawda, to musi być jakaś pomyłka, rzucił. Wtedy z budynku wybiegła dziewczyna, w której biurze znajdowało się jego zdjęcie. Jak się okazało, piękność była synową kobiety, która zaczęła tę niezwykłą rozmowę z Andrew. Czego ode mnie chcecie? To chyba jakaś pomyłka. Nie udał wam się ten żart. Andrew niczego nie rozumiał. Kobiety już chwyciły go za ramiona i zaprowadziły na parking do samochodu jednej z nich. Jak się potem okazało, kobieta z biura firmy budowlanej nazywała się April Green, a jej teściowa to Dolores Johnson. Powiedzieć, że historia Dolores zszokowała Andrew, to tak jakby nie powiedzieć nic. Kobieta zaczęła od początku, opowiadając o czasach, kiedy była młoda i spotykała się z niejakim Robertem Parkerem. Matka dziewczyny była początkowo przeciwna temu związkowi i dlatego odciągała od niego córkę w każdy możliwy sposób. Jak każda doświadczona życiem osoba, Natalie Johnson domyśliła się, że związek z sierotą nie wróży zbyt dobrze dla Dolores. Jako że relacja między młodymi ludźmi rozwijała się dość szybko, ślub zbliżał się wielkimi krokami. Na miesiąc przed tym wydarzeniem narzeczony Dolores zginął w wypadku samochodowym. Było to poniekąd winą jego samego, bo chciał wyglądać w oczach matki panny młodej dużo lepiej niż w rzeczywistości. Próbując zarobić pieniądze na wesele, pracował na taksówce niemalże bez przerwy. To właśnie przepracowanie i chroniczny brak snu przyczyniły się do strasznego wypadku. Wiadomość o śmierci narzeczonego pogrążyła Dolores w stanie szoku. Sytuację dodatkowo pogarszał fakt, że kobieta była już wtedy w ciąży. Co więcej, badanie USG wykazało, że pod sercem Dolores rozwijało się nie jedno, lecz dwoje dzieci. W tym momencie jej matka, Natalie Johnson, wiedziała już, że przede wszystkim musi myśleć o córce, a dopiero później o wnukach. Dlatego starała się otoczyć Dolores taką czułością i troską, jakiej dziewczyna tylko potrzebowała. Istniało zagrożenie poronienia, więc Dolores przez większość czasu leżała na oddziale położniczo-ginekologicznym. Niestety, mimo wysiłków specjalistów, poród rozpoczął się przedwcześnie, w wyniku czego zdecydowano się na cesarskie cięcie. Dzieci urodziły się zdrowe, ale Dolores zapadła na tydzień w śpiączkę. Gdy młoda matka w końcu się obudziła, Natalie bez mrugnięcia okiem poinformowała córkę, że jedno z jej dzieci niestety nie przeżyło. W tym momencie Dolores nawet nie przeszło przez myśl, że jedno z nich trafiło do sierocińca. Natalie Johnson uważała jednak, że Dolores nie zdoła samotnie wychowywać dwójki dzieci, bez męża ani ich ojca. To przez Natalie Johnson bracia bliźniacy pozostali na zawsze rozdzieleni. Syn Dolores, David, dorastał w niepełnej rodzinie, a Andrew był wychowankiem sierocińca. Co się stało z moim bratem?
Czy to człowiek ze zdjęcia? Dobrze rozumiem? Krzyknął Andrew. David zmarł rok temu. Pracował w policji i został ranny w strzelaninie podczas zatrzymania niebezpiecznego przestępcy. Niestety rana okazała się śmiertelna. Odszedł przed przyjazdem karetki, powiedziała ze łzami w oczach April. Pomimo tego, że nigdy nie widział swojego brata, Andrew był przerażony tym, że on zginął tak tragiczną śmiercią. I co teraz? Spytał Andrew. Dolores Johnson uśmiechnęła się i podchodząc bliżej powiedziała. Chodź do domu, synu. Zawsze jesteś tam mile widziany. Andrew spojrzał na April i zobaczył błysk szczęścia w jej oczach. A na koniec tej niesamowitej historii warto powiedzieć, że Andrew niedługo popracował jako magazynier-ładowacz. Z pomocą matki wyjechał na studia i jednocześnie rozpoczął pracę w biurze jako stażysta. Po raz pierwszy w życiu, poznawszy uroki więzi rodzinnych, wypowiedział słowo matka z nieskrywaną przyjemnością. Będąc w siódmym niebie ze szczęścia, Andrew dosłownie nosił Dolores w ramionach. Mniej więcej rok później jego przyjaźń z April przekroczyła granicę, która przekształciła się w związek. Mężczyzna oczywiście nie zapomniał o bracie, co niedzielę odwiedzał go na cmentarzu. Witaj, bracie. Przepraszam, że zająłem twoje miejsce, mówił Andrew ze łzami w oczach. Obserwujący go z boku dozorca cmentarza był przekonany, że ten dziwny gość szczerze żałuje braku kontaktu ze swoim bratem. Sam Andrew wiedział, że w tej właśnie chwili David obserwował go z nieba i błogosławił mu na całą jego przyszłość.